Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was serdecznie w Little Goody Two Shoes. Moi drodzy, wracamy do naszej przygody i powiem wam, że przez te święta po prostu z Barnhouse Lane troszeczkę zjebałem ostatni odcinek, bo poszedł on z treściami autorskimi, no że go nie będę kasował, trudno, no na jednym odcinku sobie zarobił, niestety. No, tak czasem bywa. Nie zauważyłem, wrzuciłem to, bo jechałem, spieszyłem się na święta po prostu do rodziny i no i tyle. I poszło. Poszło z tym wszystkim. Dobra, kontynuujemy sobie rozgryweczkę. O? Mam złe przeczucia dotyczące tego. Wiecie? Zobaczymy, co się stanie. Co to za miejsce na Boga? Co to są za rzeczy? Czujesz się zagubiony? Nie zapomnij, żeby włączyć swoją latarnię i mieć oczy otwarte. Dobra, rozumiem, że mamy już delikatnie sceny horroru. Ja w ogóle zacząłem grać na padzie, więc teraz muszę troszeczkę mieć konfingów. A, to nam tutaj obrażenia. Okej. Okay. Cztery dziurki od klucza. To oznacza, że są cztery klucze, założę się. Raczej. Więc rozumiem, że musimy znaleźć teraz te cztery klucze, tylko... Kurde, ja... Wydaje mi się, że mogę coś spartolić zaraz. Coś tu było, tylko nie mogę tego kliknąć. Dobra, mamy jeden bandaż. Świetnie. Mam nadzieję teraz, że nie będzie za cicho. Co jest? Nic dziwnego, że są zwiędłe, pozostawione w tak okropnym pokoju. Nad wasonem leniwie zwisa bukiet pelotowych kwiatów. Teraz się, żebyś się tylko nie jąkał. Dobra, Phantasm Key. Mamy jeden klucz. To klucz! Jestem pewna, że mnie stąd wyciągnie. Jeszcze trzy. Słyszę dziwne dźwięki. Słyszę dziwne dźwięki. Wszystko jest w innym języku. Nie rozumiem żadnego z tych tytułów. W ogóle coś naprawdę mnie to chorobko non-stop pyka. Jutro się chyba zapisuję do lekarza i trzeba chyba to wyleczyć, bo naprawdę już od 4 tygodni sobie przed świętami nawet. Już mnie to męczyło, cholercia, i cały czas mam zatoki zawalone. Nie wiem, co się dzieje, w ogóle troszeczkę ciepełko nam na te święta dało fajnie posiedzieć na dworku. Taka duża sofa, gdyby tylko... Obita luksusowym niebieskim aksamitem szeroka sofa jest... Jest dosyć takim luksusowym meblem. Jest zatrzaśnięta. Mogłem spróbować je otworzyć, ale... Siłowo otwórz albo zostaw. Siłowo. Dobra. Mamy Phantasm Key. No nie, to klucz. Jestem pewny, że mi stąd wyciągnie. Tylko to samo w sumie, to spoko. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. I tak, czerwone latarnie, widzę, że one się nie poruszają, więc są dosyć dla nas takie neutralne. Niebieskie za to są irytujące. Teraz coś wejdę. Na lewo. No jak? To była niebieska? Dobra, wszystkie są w innym języku, że nie mogę zrozumieć żadnego z tytułów. Okej. Okay. Oki. Kolejny Phantasm Key. Świetnie. Klucz. Tak, wyciągnie się stąd. I on nam chyba gasi latarnię. On nam chyba gasi latarnię. Coś tu jest. Dobra. Bandaż. Oki. Przyda się.
Powiem, że tu jest dziura celowo. Co to jest? To ja? What? Jakim cudem to jesteś ty? Co tutaj byś robiła, koleżanko? Zatrzaśnięta, tak, otwórzmy to siłą. Co to jest? Klucz do marzeń można znaleźć w sobie samym. Jeśli chodzi o twoje, to właśnie w tym pokoju znajduje się rdzeń twojego najskrytszego pragnienia. Nie szukasz wiedzy, ale skąpanej w złocie chwały. Kurde, myślałem, że to będzie klucz, ale nie. Jakieś drzwi skrzypią jak cholera. Dobra, czyli nadal nie mamy jednego. Nadal nie mamy jednego klucza. Kurde, zjebałem to. Au. Dobra, czyli jeszcze nam brakuje. Shit. No, przelecisz czy nie przelecisz? Nie przelecisz. Ej, no ale nie widziałem żadnej innej... No jak? Nie dotknąłem cię! Kurwa, zostaw mnie! No, kombo. Kombo. Czy wy widzieliście tutaj cokolwiek? Bo ja nie. Ja tu nic nie widziałem. Kurwa, wiedziałem, że wejdę. Nie, no to jest dramat. Jeszcze podwójnie mnie walnie. Dramat. Nie widać tego tutaj. No i ja specjalnie lazłem bokiem. Zaraz umrę. Czy wy widzicie tutaj skrzynię? Bo ja tu nie widzę skrzyni. Ja to w ogóle bym cofnął sobie ten progres, powiem szczerze. Zniknęły. Drzwi kompletnie zniknęły. Ale ja tu nie widzę żadnej skrzynki większej. W ogóle czym bardziej dostaję w patapona, tym więcej ich lata. Dobra. No nie widzę tu żadnej skrzyni. Tu nie ma na pewno. Czy wy, kochani, widzicie skrzynkę? Bo ja naprawdę jej nie widzę. Tu jest tylko ta notatka. Jest w tym pokoju rdzeń twoich takich najskrytszych pragnień. Okej, okay, no ale nie ma tego. Nie ma tego, nie ma. W ogóle, czy ja mogę użyć sobie na przykład jakiegoś itemu leczniczego? Na przykład bandaży, o. Use. Bo zjeść rozumiem, że nie mogę? Czy mogę? Mogę. Zjedzmy. Ale nadal nie widzę żadnej skrzynki. No kurwa, naprawdę. Nie żartujcie sobie ze mnie, no. Nie żartujcie sobie ze mnie. Ja naprawdę tu żadnej skrzyni już nie widzę. Być może jestem ślepy, ale... Ale ja tu żadnej skrzynki nie widziałem. Kurde, no. Czego ja nie zauważyłem? No tu już wzięty klucz jest, tak? Tuż kluczyk w teorii jest, tu jest jakaś złota komoda. A tutaj o to chodziło. Z tyłu półki jest coś. Muszę wyciągnąć rękę, żeby to złapać, ale... Reach for it. To jest... Phantom Key, okej. Okay. To klucz. To jest właśnie to, co mnie stąd wyciągnie, jestem pewna. Nie zauważyłem tego, że jest innego koloru.
4 dziurki od klucza. A ja chcę użyć Phantom Key. To działa! Jestem lama, straszna. Sorki, naprawdę, ale nie widziałem tego. Gdzie jestem? Chyba śnię. Muszę śnić. Kozy? Tak. Wow. Wiem, że musimy biegnąć po to. O, w ogóle wiecie, kogo mi przypomina? Piran Hunger. Pocket Cat? Pocket Cat? Tak, Pocket Cat. Pospiesz się, szybko! Jesteśmy już spóźnieni na jego bankiet. To... Czym ty jesteś? Szybko, szybko! Dobra, lecimy. Lecimy na jego bankiet. Nie wiem kogo, ale lecimy. Okej. Mogę drugą? Nie mogę. Już nie, ja steruję. Okej. Okej, poniedziałek. To był ciężki sen. Ten? No, to sprawiło, że poczułem się trochę nieswojo. Rosemarine, jesteś tam? W każdym razie najprawdopodobniej nadal śpi. Przypuszczam, że nie ma sensu budzić jej tak wcześnie. Get ready for walk. A jak się dostać tamtędy na górę? To jest dobre pytanie. To jest strych? No tu chyba nie ma strychu. Znalezione Fireflies? Jeden? Ten Fireflies mieliśmy. Dobre pytanie. O, jest. Dzień dobry, Elise. Ogólnie miałabym lepszy start, jeżeli wiedziałabym, że obudzisz się tak wcześnie. Od kiedy jesteś już na nogach? Och, zawsze jestem na nogach jeszcze przed świtem. Nie mogę spać, nawet jeśli próbuję. O, nie zauważyłam, jak schodziłaś ze strychu. Wczoraj wieczorem przyniosłem ze sobą drabinę, żeby cię nie obudzić. A klapa nie skrzypi, jeśli robisz to powoli, prawda? Zdjęłam buty i zamknęłam je... drabiną. To proste. Jesteś mądrzejsza niż wyglądasz, co? Wyglądam na równie mądrą, jaką jestem, Elise. To na pewno? W sensie to prawda? Tak czy inaczej, idę do ogrodu. Na ogród? Masz na myśli pole na zewnątrz? Czy to takie oczywiste, że nie tknęłam go od lat? Pracowałam jak... pies, zanim... znaczy odkąd zmarła babcia Hall. Teraz ja też muszę się martwić. Nie mogę wiecznie siedzieć na twoich dłoniach, w sensie na twojej głowie, prawda? Elise. Co? Wolisz głodować? Być może dołączysz do mnie jako służąca od wszelkiej pracy. Naprawdę jesteś miła. No i cicho. Warto zobaczyć, co da się z ogrodem. Co da się zrobić z ogrodem? Trochę tego nie powiedziałem.
takim razie za chwilę zwołam cię na śniadanie. Okej, idziemy do ogrodu. A, litość boską. Tak długo to znajdowałam. Kopanie będzie niemożliwe. W każdym razie to nie czas na włóczenie się. Co to jest? Buty? Jak to możliwe, że znalazły się tutaj w moim ogrodzie? Wow, są cudowne. Wow, i pasują mi jak ulał. Te buty. Jakby były stworzone dla mnie. Kieferberg musi o tym usłyszeć. No teraz ma czerwone budki praktycznie. Hihihi. O, teraz jestem do ciebie, Miss Elise. Oczywiście mam nadzieję, że włączyliście sobie napisy. Stawaj na nogi, Elise. Wytłumacz się. Co tu wyjaśnić, ojcze? Czyżbyś nie słyszała siebie, dziewczyno? Paradując do miejsca kultu świętej Walpurgi, wyjąc i krzycząc jak... Proszę, stary Joenie. Słowa egoizmu, próżność, pogarda dla bliźnich. Zawsze wiedziałem, że jesteś niegodziwa, arogancka dziewczyno. Dlaczego ty... Czarownica! Wiedźma z rodziny starego Hola. Stary Hall, przepraszam. Och, posłuchaj ty stary łajdaku. Słyszałem wystarczająco. Stary John, znaczy John przekroczył swoje granice. Proszę o wybaczenie mu. Jednak jego obawy są poważne, Elise. Nie wiedziałem, że śpiewanie i taniec są teraz zakazane, ojcze. Twój śpiew był bez grzechu, dziewczyno. Różność i pożądanie idą w parze z chciwością. Twoje. Co to ma wspólnego z grzechem, ojcze? Ten stary dziad właśnie oskarżył mnie i moją babcię o czary. Ach, wystarczy, Elise. Uspokój się i wejdź do środka. Twój temperament jest grzechem samym w sobie. Dobra, nigdzie nie idę, albo dobrze, ojcze. Proszę bardzo, ojcze. Dobra, wejdźmy do środka.
Chyba pokutuję za coś, czego nie zrobiłam, jeśli cię to uszczęśliwi. A, jednak jest coś, co chciałabym wszystkim wyjaśnić. Byłeś świadkiem tej głupoty. Wszyscy słyszeliście, jak stary Joan oskarżał mnie o czary. Wystarczy, Elizo. Tam prosiłeś, abym mu przebaczyła, ojcze. I ja... Jednak żądam, żebyście zrozumieli to raz na zawsze. Nie jestem zwykłą służącą od wszelkiej pracy. Jestem jedną z was. I żądam tu i teraz, żebyś zaczął mnie tak traktować. Bardzo dobrze, Elis. Zostałaś usłyszana. Bez cienia wątpliwości, dziewczyno. W końcu wykonał swój ruch. Kim jesteś? A, twoim starym znajomym, dziewczyno. Co? Jesteś przez niego faworyzowana, Elis. I to strasznie. Jesteś odziana w jego wolę, od stóp do głów. I te buty. Moje buty? Te same buty, Elis, są wolą jego daru dla ciebie. Kim jest on? Posłuchaj teraz uważnie, moja piękna... Piękna dziewczyno, tak. Odejdź ode mnie. Twoje jest jego dziedzictwo, jego ciało, jego zapał. Czy nadal nie rozumiesz, Elis? Skąd znasz moje imię? Jego błogosławieństwo, jego wola. On sam wije się w twoich żyłach, dziewczyno. Czego ode mnie chcesz, stara wiedźmo? Musisz teraz uważnie słuchać, moja ukochana. Rób, co mówię, a on spełni wszystkie twoje życzenia. Moje życzenia, powiadasz? Tak. Bogactwo, przepych, fortuna. Twoje najgłębsze pragnienie nie przypomina żadnego innego, Elis. Nadal nie rozumiem. Tak, Elizo. Powiedz mi, czego najbardziej pragniesz? Ja? Powiedz to, Elis. Czego najbardziej pragnę? Fortuny? A, masz szczęście, Elis. Głęboko w tym lesie znajduje się święty patron. Którego błogie słowo udziela błogosławieństwa wiernym. Okej. I chcę w zamian tego wszystkiego, wszystko czego żąda w zamian, to 3 podarunki złożone z... Muszę słowo sobie sprawdzić. Okej, moi drodzy, przepraszam, lekkie cięcie. Już wracamy. I wszystko, czego oczekuję w zamian, to 3 dary stworzone z jego świadczenia o pragnieniu. Dotrzyj do jego nory, mieszkania, tym wszystkim w ręku, a twoje życzenie zostanie spełnione. Łono nosi życie. Twój koszyk ma pomieścić wszystko, co święte. To znaczy Tender Flesh, o Jezu. Muszę sprawdzić.
Już sprawdzamy. Delikatne ciało pierwotnego pożądania. Najsłodszy nektar, który może być wypity. Co? Nie rozumiem kontekstu. No, już spatrzymy sobie. Najsłodszy nektar, który należy pić na serio? No, chyba tak. Masz przybyć w dobrym stanie? Nie rozumiem. Muszę to przetłumaczyć znów. You arrive in... Po prostu wiecie, znam słowa good company, ale nie rozumiem w dobrym towarzystwie, okej. Okay. Nie zrozumiem kontekstu. W sumie, kurde, tak, logiczne. Masz dotrzeć do bram jego domu, niosąc wszystkie te trzy podarki. Wyraź swoje najskrytsze pragnienia. Oddaj się całkowicie jego łasce. I osiągniesz swoją fortunę. Bo fortuna to jest też szczęście. Więc właśnie, osiągniesz swoje szczęście? Bo takie jest jego błogosławieństwo i takie jest twoje pragnienie. Elise, czy ty słuchasz? A? Gdzie ona poszła? Och, wszystko w porządku, Elise? Gdzie poszła ta stara wiedźma? Elise! Co jest z tobą nie tak? Och, ja... Przepraszam, Leb. Lepiej będzie, jeśli damy jej chwilę odpocząć. Możemy posiedzieć z tobą, Elise. Och, najlepiej będzie, jeśli damy jej trochę przestrzeni, Jacob. No, wszystko w porządku. Ja... Poczułam lekkie zawroty głowy, to wszystko. No, mogę przynieść trochę wody, Elise. Jeśli chodzi o mnie, będę w kościele i poczekam, żeby zamienić z tobą słówko. Nie zaczynaj, Leb. O, już zaczęłam. Ojej, teraz już to... Już sobie narobiłaś, Elise. O, na litość boską. Już po poranku w takim razie. Nie mamy jedzenia. Dobra, mamy jakieś tam taski, widzę, do wzięcia, tylko nadal nie mamy żarełka. Ja w ogóle mam jakąś kasę. Ja tam gdzieś napisaną mamonkę. Nie widzę. Ointment. Lantern, tinderbox. No tak zbytnio, niezbyt, no. Żarcia nie mamy w ogóle. 32 tokeny, dobra, są. Zauważyłem, dopiero teraz. No, ciężko pracujesz w tych butach, prawda? Prawie nie robią różnicy, panie Guido. No, chodźcie, chłopcy. Powinniśmy udać się do obozu Drwali. Zrobienie tego słupa majowego w jeden dzień nie będzie łatwym zadaniem. Muszę powiedzieć, że też nie jestem pewny. Potrzebujemy tylko odrobiny... radości, szczęścia, chłopcze? Aby mieszkańcy miasta poczuli się wesoło. Tej dziewczynie nie brakuje radości, to pewne.
Wszyscy widzieliśmy, jak kręciłaś się po wiejskim placu, Elis. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że potrafisz śpiewać. Och, to nie było... sposób na podtrzymanie pogodnego nastroju, dziewczyno. Właśnie tego Kipperberg najbardziej potrzebuje w tym tygodniu. Chyba. Pamiętaj o tym, Elis. Musisz częściej dzielić się tą piosenką i tańcem, słyszysz? Okej, okay, znaczy nie są na nas źli. Tylko ksiądz ma problem. Dobra, kupmy. Le Bukuchen Bakery. Zawsze miło cię widzieć, Elis. Dobra, I'm buying. Potrzebujemy chlebka. Le Bukuchen daje 3. Znaczy, w sumie to samo. Mogło być przynajmniej trochę taniej. Brakuje tego lebuczena. No i mam już żarełko. No to chcę coś sprzedać. Czy ja mogę coś sprzedać? Oilman, zadychę. Babo, lipa. Nie chcę precli. Do zobaczenia, babciu. I zjedzmy sobie to. Lebuczen. Od razu się najedliśmy, elegancko. O, to piek. O, ty głupia stara małpo. Pomyśleć, że Le Bukuchen i ja spędziliśmy całe popołudnie na zmianę na tej huśtawce. A nie, to ta stara rzecz, nie stara małpo było, przepraszam. Drewniana deska huśtawki zabezpieczona lekko postrzępioną liną i pokryta igłami sosnowymi. Delikatnie drży w powietrzu. Dobra, ale chciałem z tobą pogadać. To chyba nie to. To dalej jest tekst. O, jest. Mufi. Dzień dobry, proszę pani. Pomagałem babci Małgosi. Nie możesz oczekiwać, że w to uwierzę. No ale to prawda, przysięgam. Na życie mojej ciotki. Czy mi więc pomagałaś? Z Granny Gretel. Babcia Gretel daje mi chleb za każdym razem, gdy przychodzę z wizytą. Rozumiesz? I ona poprosiła mnie, żebym skosztowała wszystkich ciasteczek na festiwal. Prawda? Tak, tak. Rzeczywiście takie selizo. Lepiej nie wystawiaj na próbę cierpliwości babci Gretel, Mandy. Jest na to za stara. Jestem Muffy. Miffy, Molly, Mabby, dla mnie to wszystko jedno. To nie jest jedno głupie imię. Dobra, czyli nie mieliśmy z nią już dialogów w sumie więcej. Ciekawe. Ona nas szpieguje. Dobra, mieliśmy jakieś taski tu chyba, tak? Ja mogę sobie mapę... O, selektem sobie mapę mogę ogarnąć. Dobra, pomóż Marlen z jabłkami. Pomóż Lindzie ściąć trochę drewna. To jest... Tutaj rozumiem jest Village Inn. Tu nie chodzi o jabłka. Dobra, idziemy. Potrzebujemy kasy. Mamy kasiorki. Bez kasy to my sobie nie poradzimy. Tu ładnie. Mogę tu chodzić? Nie mogę. Dołoży się, że to będzie na festiwal. Schowanych jest tutaj kilka rolek materiału, które można wykorzystać na różnych festiwalowych stoiskach. I... Bunting? To znaczy bunting. Jezu. Bunting. Cię normalnie nie myślę. Potrzeszcz? Nie wiem, co znaczy potrzeszcz. Sorry memory. To wszystko stare prośby do pani Marielle. Przypuszczam, że niektórzy mieszkańcy nadal się tu gromadzą, mimo że przeniosła się przez ulicę. Się do drugiego domu.
Kim ty jesteś i czym... A, to jest Odilo. Och, jakie to straszne. Zobacz, co ta wichura zrobiła z naszymi biednymi uliczkami. Widzę, że dzięki temu wyeliminowano kilka rzeczy. Robisz za mało, Elise. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o wichurze, pani Odil. Większość mieszkańców miasta ma już to za sobą, więc dlaczego po prostu ty nie możesz od tego odpuścić? Stary Joen jest tak samo zaniepokojony jak ja, dziewczyno. I to nie bez powodu. O, znowu wracamy do starego Joena. Ach, to mi przypomina. Mogę, zapewniam panią, pani Odil, że buty nie są. Stary Wilhelm robi różaniec dla mojej ukochanej wnuczki Gizeli, rozumiesz? Nie mogłabyś zobaczyć, czy jest dla mnie gotowy? Myślę, że mogę. Okej, musimy iść po różaniec. W ogóle to jest jakieś przejście do góry? Drobne alejki. Tam idę. Ale tam nic nie ma. No dobra. Myślę, że możemy iść najpierw po ten różaniec chyba, nie? Gdzie my w ogóle przyszliśmy? Poszliśmy na górę. Rozumiem, że teraz jak pójdziemy w dół, to dotrzemy tam, gdzie chcemy. O! Spędziliśmy mnóstwo czasu na naprawie dachu stajni, to pewne. Ciężko pracujesz, Elise? Jak zawsze, panie Henrich. Słyszałeś więc o koniach, Eugina? Ludzi bardziej interesuje to, co wydarzyło się dziś rano, Heinrich. Co z pańskimi koni, panie Eugin? Kupię kilka nowych, to wszystko. Nic wielkiego. Nie ująłbym tego w ten sposób, chłopcze. Moc jest niezbędna... Czy... Konie mechaniczne... Moc koni jest niezbędna dla twojej farmy, prawda? Znaczy dla twojej firmy, dla twoich biznesów. Kupcy nie mogą ruszyć palcem bez swoich koni. To wspaniała wiadomość, panie Eugin. Również dla Kieferberg pomogę w przygotowaniach. Pełno obietnic, prawda? Nie zrozumiałem tego tekstu, ale okej. Dobra, tutaj chyba jest główny plac, gdzie chcieliśmy chyba nawet iść. Tak, to jest tu. Ale zanim to zrobimy, cofnijmy się jeszcze tutaj. Oni nie uciekną. Bo to jest w ogóle nasza koleżanka. Tu jest nasza koleżanka. A ja bym poszedł do tego kowala. To nie było tu? No to już było. Jaki mieliśmy ten task? Czemu tego nie mam? Ej, nie ma tego. Mieliśmy pójść zobaczyć, czy już nie jest zrobiony przypadkiem. Ale tego nie widzę. Mamy na przykład jakiś, nie wiem. Nie mamy. Chciałem, że może być jakiś questlock czy coś, ale nie ma. Nic tu nie ma. Rosmarin i Freya. Lek Buchana sobie odpuściliśmy i tyle. Dobra, idziemy na następnego questa sobie zrobić. Ja was przepraszam, że dzisiaj się tak jąkam i tak dalej, ale mam tak zajebane zatoki, że ja ledwo oddycham. Więc przepraszam was za to. Ojej, Elise, spójrz na te buty. Czerwin naprawdę wygląda na tobie najlepiej, Elise. Oj, dziękuję. Musisz się założyć na festiwal, Elise. Nadszedł czas, aby znaleźć sobie odpowiedniego zalotnika, Elise. A właśnie... Właśnie o tym rozmawialiśmy z Freją. O, tak. Czy nie jestem trochę za młoda na szukanie męża? Im szybciej, tym lepiej, powiedziałabym. Jeśli mam być szczera, to nie jest dokładnie to, co chciałabym robić w swoim czasie. Kiedyś czułam, przepraszam, to samo, dopóki nie poznałam Fryna.
Powiedziałabym, że Freja ma duże szanse wkrótce poznać swojego przyszłego męża. O, pani Brunhildo, nie powiedziałabym, że jestem... Jesteś niezłym chwytem, znaczy chwytem, niezłą partią, prawda, Dorothy? Och, Freja to... Taka szpilka, taka szprycha o to bardziej. Ach, prawdę mówiąc, ja naprawdę czuję to samo co Elis. Moje zainteresowania leżą gdzie indziej, rozumiecie? Och, nie myślisz, nie masz na myśli tego... Życie. Mam też pełne ręce roboty z festiwalem. To naprawdę nie jest odpowiedni czas. Ach, to mi przypomina... Czy mogłabyś przyjść do mnie dzisiaj o zmierzchu przy studni Elis? Och, tak, myślę, że tak. Dziewczyny w dzisiejszych czasach, co? Wy dwoje... Wy dwoje się spotkacie, jestem pewna. Jezu, jakoś normalnie nie myślę dzisiaj. Dobra, z nią mamy questa. Tak, tak. Nawet dwa questy. Rozumiem, że tak, tutaj jest... Lorelei. To było niezłe przedstawienie Lassie. Chodź, Lorelei. Elis mi pomoże. Co jest, pani Merlin? Miałam nadzieję, że zbierzesz dziś dla mnie jabłka, Elis. Oczywiście, że ci pomogę. Możesz to dla mnie zostawić, pani Merlin. O, nie zabudzisz sobie butów, Elis? Będzie dobrze, jestem pewna. Jak dużo jabłek ci ludzie potrzebują? Dobra. Raining apple. Rozumiem, że musimy sobie latać i zbierać te jabłka. Okej. Move. Okej. Myślę, że damy radę. Okej. A to czarnych nie możemy zbierać. Znaczy fioletowych, nie czarnych. Ładło! To jest easy w miarę. Tylko ta Elis troszeczkę wolno biega. A! Jezu, jakoś nie wiem czemu, ale mi się tym trolem tak dziwnie lata. Dobra, chyba się udało. Runda druga dopiero, wow. Spróbuj na klawiaturze, nie obraźcie się za odgłosy. Pewnie będzie lepiej. O, 100 razy lepiej, ojej, nie ma porównania. Ja jestem klawiaturowym graczem, ja padów nie trawię. Ja po prostu mam lepszy chwyt na klawiszach niż na gamepadzie. No zobaczcie, nie ma porównania. Ojej, zeszło mnie to. Tak? No teraz było easy. Kor 155. Eska. Nie chcemy próbować ponownie. Nie no, powinno się udać. You win. Świetna robota, Elizo. Założę się, że te buty pomogły. Może ma pani rację, pani Lorelei. Za twoją ciężką pracę, dziewczyno. Zasługujesz na to. Dziękuję, pani Merlin. Dobra, trochę sobie jedzenia ogarniemy za tą kasę. Na szczęście. O nie. Myślałem, że nigdy cię nie znajdę, Elis. No, o co teraz chodzi, Miffy? To twój... Nie mam dla ciebie jedzenia. Szo! Ale, Elis, to ten twój... Mój co?
Mój przyjaciel. Dziewczyna w śmiesznym kapeluszu. Jest na zewnątrz. Zabierz mnie do niej, Molly. Natychmiast. Ojej, jesteś cała w ziemi, dziewczyno. Ach, jestem... O, ona jest taka zabawna. Śmiesznie wygląda. Spójrz na jej głupi kapelusz. Angelika, nie bądź niegrzeczna. Znasz tę dziewczynę, Elizabeth? Alice powiedziała, że jest z Primeldorfu. Och, nie jestem z Primeldorfu. Nigdy nie miałam... Nie mam zielonego pojęcia, Arian. Szukam Elis. Widziałaś ją? Elis? Znasz ją? Tak się składa, że znamy Elis, ale skąd ty ją znasz, dziewczyno? A? Elis powiedziała, że jest adoptowana. Kiedy o tym wszystkim usłyszałaś, Melly? Och, jeśli mogłabyś mi powiedzieć, gdzie... Spójrz, mamo, ona ma małego stracha na wróble. O. Przepraszam, ale czy ktoś wie, gdzie mogę znaleźć Elis? Rosemarine. Elis. Co ty tu robisz? Więc znasz tę dziewczynę, Elis. Ach, tak, tak, ona... Myśl, Elis, będę kichał. Nie będę kichał. Daleką kuzynką z Primerdorfu. Przecież nie masz kuzynów, Elis. Pamiętam, że matka Oldhall miała siostrę, ale nigdy jej nie spotkałam. Ach, dokładnie. Rosemarine to wnuczka mojej ciotki. Ach, to Rosemarine. Znaczy, jestem Rosemarine. Ach, bardzo mi miło cię poznać, Rosemarine. Ach, dziękuję. Tak czy inaczej, robi się dość późno. Lepiej ruszamy już. Ach, ale powiedz mi, moja droga. Od jak dawna wiesz, że masz kuzynkę? Spotkałem jej siostrę w sobotę. Babcia Holb mówiła mi o niej. Powiedz mi prawdę. Spotkałem ją w sobotę. To wszystko jest tak dla mnie bardzo nowe, wiesz? Ojej, muszę przyznać, że to dość dziwne, Elis. Ach, dlaczego to powiedziałem? Skąd wiedziałeś, żeby znaleźć Elis, dziewczyno? Ja... Prawdę mówiąc, ja... Ciotka wiedziała, że żyjemy w Kieferbergu. Wcześniej wymieniliśmy listy. Dobra, ciotka wiedziała, że żyjemy w Kieferbergu. To wszystko, co Rosemarie wiedziała, kiedy przyszła się ze mną spotkać, prawda? Ach, tak. A jednak nigdy jej nie odwiedziła, prawda? Och, moja ciocia była raczej wątłego zdrowia, rozumiecie? Pamiętam, że Old Hall, czy stara Hall wspominała o swojej rodzinie z Primeldorfu, ale... Powiedziałabym, że musiała to od kogoś usłyszeć. Jak najbardziej. Od kogo? Stara Hall po osiedleniu się nigdy nie opuściła Kieferbergu. I... Jeśli powiesz, że jej rodzina była dość odległa, w sensie daleko, to coś mylące, prawda? A spojrzałabyś na zegarek? Na godzinę? Tak, wiem, co masz. Chyba wiem, co masz na myśli, Elis. W porządku, wy dwoje. Nie chcieliśmy was zatrzymać.
Miło cię poznać, Rosmarin. Jest zachwycony, że może was wszystkich poznać. To spieszę z up, fuck. Mogłem nie mówić tego na początku. No trudno. Myślałem, że będzie jakiś cliffhanger, nie? Dobra, ale chciałbym się cofnąć. Mogę? Nie mogę. Nie mogę się cofnąć, shit. Chciałbym zapisać grę, ale nie mogę. No nie, no dobra, ciągniemy dalej. Czy całkowicie podsterowałeś zmysły, Rosmarin? No, przepraszam, Elise. Wiedziałam, że zamiast mózgu masz ptasie gniazdo, ale to już za dużo. Ach, no cóż. Wiesz, co zrobiłaś. Przepraszam, Liz. Nie chciałam. Goniłam za Flokiem, widzisz. Na miłość boską, Rosmarin. Dlaczego nie pozwolisz mu się pobawić? Pościerbił kozy. Wyrwał mi z rąk pranie, które właśnie sprzątałam. Nie mogłam pozwolić, żeby zniszczył twoją pościel. No dobrze, cóż. Prawda jest taka, że zrobiliśmy z tego kompletny bałagan. Nawet nie chcę myśleć o reakcji księdza Hansa. No przepraszam, Elis, nie chciałam cię niepokoić. A, zapomnij, Rosmarin. Wszystko w porządku. No mówię ci, wszystko w porządku, Rosmarin. Czuję, że wszystko, co do tej pory zrobiłam, to sprawienie ci kłopotu. Nie, jest teraz całkowitym kłamstwem, prawda? Mimo to lubię twoje towarzystwo, więc... Elis! Tak czy inaczej, powinniśmy zachować prostotę naszych historii. Może jeśli im powiemy, że przyszłam pomóc ci w pracy. To jest to, Rosmarin. No? W porządku, słuchaj uważnie. Twoja babcia jest ciotką babci Hall. Tą, której nigdy nas nie odwiedziła. To czyni cię moim dalekim kuzynem, daleką kuzynką, rozumiesz? Tak. Przyszła się ze mną spotkać, ale... Mogliśmy po prostu wpaść na siebie. I pytałaś mnie, czy znam kogoś o nazwisku Cole. Nie rozumiem, Elis. Jak to się ma do tego, co powiedziałam? Tak bardzo polubiłeś Kieferberg, że chciałaś zostać i pomóc. O! Jesteś miłą, dobroczynną, kochającą duszą, która chce pomóc przy festiwalu. To powstrzyma ich od zadawania zbyt wielu pytań. Myślę, że to świetny pomysł, Elis. Biorąc to pod uwagę, Rosmarin, wracasz do domu zaraz po zawodnięciu zmroku. Słyszysz? Nie chcę, żebyś za bardzo kręciła się wokół tych ludzi. Oczywiście, Elis. W takim razie sprawmy, że to się stanie już teraz. Chodźmy. Tak. Mamy ją w teamie chyba teraz, tak? I mamy ją. Okidoki. Dobra. Moi drodzy, to by było chyba na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Z Little, Boże, nie pamiętam. Little Goddy to Shoes. Chciałem sobie zobaczyć myszką. Dobra, trzymajcie się jeszcze. Hej, hej!